Cześć, witajcie moi drodzy. Jest pewna teoria, którą zauważyliście i zobaczymy, czy potwierdzimy ją w tym odcinku. Także zapraszam, nie bez powodu jestem tutaj teraz w tym miejscu, ponieważ zawsze jak wychodzi odcinek, to warto zajrzeć do opisu, co się dzieje w danym odcinku. I tak też zrobimy w 65. Odkryjemy pewien sekret, który boom. Jak wiecie, w 65. odcinku mamy informację tutaj o tym, że jakby to nie był prawdziwy G-Man, tylko jakiś fejkowy Skibidi Toilet. I pytanie, czy tak rzeczywiście jest, bo okazuje się, wiem, że część z was pisała to w komentarzach, dziękuję wam za to. Zobaczcie, jeżeli chodzi tutaj o to, to mamy walkę bossów, tak? To jeszcze nam nic nie mówi ten opis. Bosses Battle, czyli że walka między bossami. Okej, okay, to jest normalny odcinek. Przejdźmy sobie do sezonu 21. Tu również nie mamy jakby za dużo informacji. O, jakaś mapa, możemy sobie ją sprawdzić. Natomiast warto przejść do shortów i tutaj się zaczyna dziać coś ciekawego. Oczywiście odcinek ma ten 65 ponad 2 minuty, więc jest podzielony na dwie części. Natomiast jak wejdziemy sobie do shorta i wejdziemy sobie w description, czyli opis, mamy informację, że G-Toilet skonfrontował się ze Skibidi, że z Tytanami. Został ten odcinek dodany 7 października, czyli oczywiście dzień po tym, jak dostaliśmy 65 odcinek na pełnym ekranie. Sprawdźmy sobie jeszcze oczywiście tego shortcika tutaj. To jest część druga i wejdźmy sobie w opis. Tutaj mamy informację, że jest tutaj, słuchajcie, pułapka. Tak, że oni, Tytani, wpadli w pułapkę. Natomiast tutaj jest informacja, która może potwierdzać nam, zaprzeczać temu, tym teoriom, którą wysnułem, tym teoriom, które wysnułem, analizując odcinek 65 i w ogóle inni osoby z zagranicy, które analizują Skibidi Toilet, też dotarli, jakby mówili o tym, że ten Skibidi, ten G-Man, który tu widzicie, że on był fejkowy i tak dalej. Ja analizowałem te zdjęcia, obrazki z poprzednich, stop klatki z poprzednich odcinków i wychodziło na to, że ten Tytan, który tutaj był, ten G-Man, to jest prawdziwy G-Man. Tylko po prostu to były błędy w edycji, słuchajcie. Błędy w edycji, błędy w nagrywaniu tego filmu. Po prostu oni zapominali, jakie tekstury używali w G-Manie i dawali jakby losowe. To jest pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, ale jest jeszcze druga. Może być tak, że po prostu G-Toilet, bo on celowo jakby, o zawsze z tego co pamiętam, nigdy on nie mówi G-Man, tylko G-Toilet, czyli wygląda na to, że jakby to nie jest... G-Man to nie jest jedna osoba, jedna persona, jedna postać. To jest po prostu... G-Manów może być tysiące na przykład, nie? To jest druga z tych teorii. Tak jak tych normalnych toalet może być tysiące, tak G-Manów również. Więc wydaje się, że jest coś na rzeczy, że to po prostu był zwykły żołnierz, który był jednym z wielu po prostu G-Manów. Być może tak i będzie. Chociaż zobaczymy, szczerze mówiąc, bo tak jak mówię, jakby twórca w opisie shorta potwierdził, że to jest G-Man, G-Toilet. Także, tak szczerze mówiąc, trudno cokolwiek, jakby, wiecie, zaprzeczył temu, że to nie jest fejkowy G-Man, tylko po prostu to jest G-Man, który tak naprawdę był od początku, nie? I teraz pytanie, wiecie, te wszystkie teorie, o których myśleliśmy, po prostu były nieprawdziwe. No i co teraz? Jak myślicie? No tutaj mamy jeszcze... Coraz bardziej jest to wszystko poplątane. Ja muszę sprawdzić, gdzie ja widziałem tego, bo ja coś kojarzę, że widziałem gdzieś kurka tego typu toaletę. Z tym rzeczami na głowie, słuchajcie. Ja to gdzieś widziałem już wcześniej w odcinkach, może wy sprawdźcie i mi przypomnijcie. Natomiast tak jak mówię... Pytanie tylko, dlaczego jakby, no wiecie, nie mogli spłukać tego G-Mana, czyli jakby to jest potwierdzenie tego i nawiązanie do shortów, które były, że tam, pamiętacie, próbowali spłukać G-Mana w shortach, ale im się nie udało.
To było gdzieś, słuchajcie, w którymś z tych początkowych short, jak jeszcze nie były długie te full screenowe odcinki. To były gdzieś właśnie, gdzie to jest tutaj chyba. To jest 7 sezon, ale my chcemy... To jest to, 22 odcinek, słuchajcie, i tutaj... Tutaj się próbowali G-Mana spłukać i się im nie udało. Więc wydaje się, tak jak mówię, że jednak to potwierdza, bo jakby w 65 odcinku w ogóle ta spłuczka nie działała. Więc to by mogło wskazywać, że to jednak prawdziwy G-Man był, nie? I teraz mamy zagwozdkę totalnie. Nie wiem, jak interpretować ten odcinek. Będziemy musieli czekać na kolejny. Ten wyszedł, słuchajcie, 7, czyli w sumie potem short wyszedł tego samego dnia, ok. Czyli 14 dopiero dostaniemy kolejną bitwę. 14, czyli w sobotę. Ojejku, niedobrze, bo w sobotę mnie nie będzie. No ale może z piątku na sobotę, albo z soboty na niedzielę. Wtedy by było. No zobaczymy, słuchajcie. Jestem ciekaw, co się z tego wszystkiego jakby wykluje. Nie mamy na razie przecieków. I ciężko cokolwiek, na cokolwiek wskazywać. Chociaż moim zdaniem ja dobrze jakby przepowiedziałem odcinek 65. Prawie dobrze. Natomiast jest wszystko tak, jak myślałem. I teraz pytanie, co się, muszę się nad tym zastanowić. Nagram jakieś właśnie moje predykcje do odcinka 66. Natomiast tak jak mówię, ja typowałem kilka wyjść i teraz pytanie, która będzie prawdopodobna. Jak oglądaliście poprzednie odcinki, to będziecie wiedzieć. Przejdźmy teraz do waszych teorii. No dobrze, mamy teorię od Kujona. Moja teoria to, że gdy zniszczono G-Mana w pierwszych odcinkach, naukowiec wynalazł powiększator, dlatego gigantyczne toalety i wzięły głowę G-Mana i włożyły go na Skibidi Toilet z bronią podłączoną do oczy, dzięki których mógł strzelać laserem z oczu i miał rzeczy do sterowania brwiami i buzią, i gdy w końcu powiększył się naukowiec i ulepszył się, zniszczył G-Mana i w tym prawie Tytana, dlatego naukowiec uratował G-Mana i Astro uciekły. Bo naukowiec chciał zrobić zasadzkę na Tytanów, dlatego policjant zostawił POV Cameraman, żeby mógł to nakręcić, i za niedługo może powstać nowa rasa. Przez to, że G-Man zginął i ta rasa, to będą toalety, które się zbuntowały i były za G-Manem, a nie za Scientist Titanem, toaletą. Więc jest szansa, że będzie wojna domowa u toalet. No, szczerze to nie wiem, bo popatrzcie, jak była ta zasadzka tutaj, to te wszystkie toalety, które były za naukowcem, które tutaj były, to tak naprawdę one jakby uciekły, nie? Z naukowcem. Więc to mnie zastanawia. Czekajcie, tu sobie to zobaczymy dokładniej. Więc raczej myślę, że jako takiej wojny domowej nie będzie. Chociaż tutaj nie widzimy normalnych toalet, tak szczerze mówiąc. Mamy tylko te pajęcze, mamy te latające, więc być może te normalne, zwykłe toalety, one prawdopodobnie być może jakby będą przeciwko naukowcom, chociaż szczerze to będzie raczej wątpliwa teoria. No zobaczymy w przyszłości, słuchajcie. Kto wie, jak to się rozwinie. Sprawdźcie kolejne odcinki, które się wam wyświetlą na ekranie. Do zobaczenia.